Panie trenerze, sparingi służą głównie sprawdzaniu i testowaniu, ale jednak wygrywać to zawsze smakuje dobrze. Tak, no to są sparingi, są sparingami, nie, wyciągamy wnioski na dalsze etapy pracy jak gdyby i to jest podsumowanie tego, co było do tej pory, ale oczywiście to są tylko sparingi i na pewno dla zawodników to jest przyjemny moment, gdzie mogą ten trening w postaci meczu i sparingu odbyć. Spokojnie podchodzimy do analizy meczu i będziemy na pewno też rozmawiać z drużyną i pokazywać te złe rzeczy, a skupiać się na tym, żeby rozwijać te dobre i tak to będzie cały czas, praktycznie tu nic nie zmieni. No, widzieliśmy na pewno bardzo fajne zaangażowanie jednej i drugiej części drużyny, bo taki dzisiaj był zespół też podzielony i ustawiony, dlatego to ten podstawowy warunek taki w takim okresie przygotowawczym, no to już był fajnie zrealizowany, na pewno krótki wymiar czasowy, ale musimy pamiętać, że zespół pracuje, jest na zgrupowaniu, trenuje dwa razy dziennie i to jest też obciążenie, także tak na razie bym to podsumował. Kojedynyn zagrał cały mecz Paszliński, to był dla niego taki mocny test? Tak, no to był taki świadomy ruch, zresztą rozmawialiśmy też z zawodnikiem, był na to przygotowany, żeby dzisiaj tak zagrać. Chcieliśmy go w takich dwóch układach zobaczyć na boisku, no bo też tego czasu mamy mało i dlatego optymalnie, tak, jeżeli chodzi o ten mecz, to on był na 90 minut. W pierwszym składzie w ataku zagrali razem Świderski z Millerem. Nie, to nie był pierwszy skład, ani ten, który grał po przerwie, to nie był drugi skład. To były dwie drużyny, które ustawiliśmy po to, żeby zawodnicy też sobą rywalizowali, żeby optymalnie zagrali na swoich pozycjach i oczywiście my sprawdzamy ustawienie tak, żeby się zawodnicy nauczyli. Ten z tym musi funkcjonować i współpracować ten z innym, bo wiemy dobrze, że w rundzie, w meczach nie będzie tak, że będziemy mieli jedenastkę i oni będą stale obok siebie. Także to jest właśnie to zadanie, które też trzeba poić zawodnikom, nieważnie z kim, ale obok, ale tak samo trzeba się zaangażować, tak samo szukać jakości, tak samo dobrze grać i wykonywać podstawowe rzeczy. Czy jakieś jeszcze nowe twarze możemy się spodziewać, że ktoś to idzie? Myślę, że tak. Myślę, że już sobotni sparing, który będzie, to też będzie na pewno, mam taką nadzieję, gdzieś zobaczymy tutaj kolejną, może nie dużą grupę, ale zawodników, którzy ewentualnie mogą włączyć się do rywalizacji.